Słucham, kapitanie. Pułkownik chciał się z tobą widzieć. Znajdziesz go w jego komnatach na Arce. W jego komnatach? Jak będziesz szedł od głównego obozu, miniesz magazyny i trafisz na przejście, po lewej stronie. Okej, okay, a wiesz czego może... No nieźle, koleś. Hej, Weaver. O, kapral St. John. No właśnie, stary. Oprzejmuj dom nad domem. Tak, naprawdę świetnie się urządziłeś. Niezłe jaja, co? Ciekawe, co by zrobili, jakbym schrzanił. Wiesz, pewnie daliby ci mniejszą grotę. Słyszałem o tym. Wcale nie przyjęła tego lepiej niż ja. No, raczej nie. Trzeba ci czegoś? Nie, spoko. Albo wiesz co? Jest coś, co możesz mi załatwić. Słyszysz to? Niby co? Właśnie. Nic. Pułkownik jest średnio muzykalny, taka tam ciekawostka. Myślę, że to menonita czy coś. Oni nie tańczą. Czekaj, bo... nie kumam. Znaczy, menonici lubią muzykę, tylko mają problem z tańcem. W sumie nieważne. A, takie buty. W sumie mam to gdzieś, co mnie to? Chcę MP3. Słuchawek. No czegoś. Dźwięków. Mówisz serio? A jak ci się wydaje? Okej. Dzięki. Hej, Sara, jesteś tam? Zgłoś się. Kapralu St. John, nie będę tolerować niesubordynacji. Szeregowy, próbuję pracować, wynocha. Przepraszam panią, rozkazy pułkownika. Mam pani pilnować przez całą dobę. Pani porucznik, bardzo przepraszam. Kontaktuję się, bo mam pytanie w sprawie pani formularza. Tak, kapralu? Na formularzu napisano, że mam zebrać szalej. Tak. Rośnie na podmokłych terenach. Proszę poszukać na północnym brzegu mokradeł klamat. Nie powinno być problemu. Mokradła klamat. Rozumiem. I pamiętajcie, kapralu. To silna trucizna. Najbardziej toksyczna roślina w Ameryce. Okej. Okay. Będę uważać. Przy okazji, w okolicy są zainfekowane wrony, więc weź ze sobą coś, czym można spalić ich gniazda. Spalić gniazda. Dobra. Zrozumiano. Aha, jeszcze jedno. Ten drugi projekt, przy którym pracuję... Niedługo dowiem się więcej. Dziękuję, kapralu. Poruczniku, Itaker bez odbioru. Potrzebuję amunicji do strzelby. Muszę spalić te gniazda. Potrzebuję mołotowów.
O'Brien? Odezwij się, O'Brien. Wiem, że tam jesteś. Włóczęgo, nie sądziłem, że cię jeszcze usłyszę. Radio milczało. Milczało, bo je wyłączyłem. Potrzebuję twojej pomocy. Słucham cię. Moja żona. Ta kobieta, którą pomogłeś mi namierzyć. Kojarzę. Więc znalazłem. O'Brien, ona żyje. To niesamowite prawdopodobieństwo, że jej się udało. Słuchaj, nie mam za bardzo czasu. Znalazłem ją, żyje, ale jest przetrzymywana przez bojówkę tych ludzi, o których mi mówiłeś. Przykro. Wiesz co? Nie potrzebuję pieprzonego współczucia, tylko pomocy. Przetrzymują ją w pewnym miejscu. Nie mogę się do niej dostać. Musisz mi pomóc ją odbić. Wiesz, że nie mogę tego zrobić. Poczekaj. Dobrze, ale najpierw musisz zrobić coś dla nas. Jasne, mów. Zrobię wszystko. Tym razem... Dawaj! Będziemy w kontakcie. Dobrze, Brian. Brian! Ja w dole. Zenzon, jesteś tam? Weaver! Tak, ale ledwo cię słyszę. Strasznie przerywa. Przestaję panu jaskinie, chłopie. A może sygnał do broni. Ej, gdzie znajdziesz odtwarzacz MP3? Ha, ha, ha. Dobra, to gdzie? Byłem w obozie dla uchodźców na terenie studium, kiedy został opanowany. Studium? Na wschód stąd, przy autostradzie 97? Tak, tak. Z drużyną wojny, czy chłopaków, czy innych takich. W każdym razie, kiedy stamtąd prysnąłem, wszystko tam zostawiłem, w tym muzyce. A szlak, muszę zbadać. Odezwij się, jak dotrzesz, bez odbioru. Pewnie, Weaver. Jak sobie chcesz? Weaver? Jestem. Centro! W porządku, chłopie. Ej, ej, zakwaterowali mi w jakimś namiocie. Normalnie w samym środku obozu. Okej, a możesz powiedzieć mi coś więcej? Bo wszystkie te baraki wyglądają tak samo. Zaraz. Tak. Stał przy maszcie. Takim dużym, tak. Z flagą Stanów Zjednoczonych. O, jak patriotycznie. Spoko, rozejrzę się. Bez odbioru. Pułkowniku, znalazłem sierżant Foster. Już do was wraca. Świetna robota, kapralu. Dziękuję, sir. A odezwę się potem i sprawdzę, co u niej. Bez odbioru. Zamknięte. Nie, nie tędy. Chyba mogę coś z tego zrobić. Dobra, gdzie? Ha, wciąż sobie radzę. Ricky do Lost Lake, odezwijcie się. Tak, Ricky, co tam?
Ricky! Boozer! Słyszycie mnie? Deacon do obozu Lost Lake. Odpowiedzcie. Tak, tylko po prostu sprawdzam, czego potrzebuje Adi, bo... A skąd mam wiedzieć? Aha, żelazny Mike powiedział. Boozman! Ricky! Daj im popalić, Boozman. Daj im popalić. Włóczęgo, jesteś tam? O, Brian! Gdzie do cholery się podziewałeś? Spotkajmy się w miejscu, którego współrzędne przesyłam. Bez odbioru. O, Brian! O, Jezu! Znowu cholera. Tu są. To musi być to.
Jezu. Tutaj, jest tutaj. Mam nadzieję, że sprawa jest warta zachodu, Weaver. Bezpiecznik, tak. No to jazda. Chyba wystarczy. Zielone światło to dobrze, to zawsze dobrze. Pierdolę. Przepalony bezpiecznik. Dobra, no i to rozumiem. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. To załatwi sprawę. No, wreszcie. Dobra, zobaczymy, co tu mamy. Inyektor Niro. To, co zalecił lekarz. Sterydy. To są sterydy? Kapitanie sędzio, tu pułkownik Garrett. Raport. Tak jest. Kapitanie, dobrze. Tak, odkryliśmy kolejnego zdrajcę w szeregach. Szpiega pracującego dla anarchistów. Anarchiści. Tak, pamiętacie? Szpieg uciekł, zanim go pochwyciliśmy. Ścigano go na północ, ale zmienił nasz patron. Oznaczyłem wam jego ostatnią pozycję. Potrzebujemy go żywcem, kapralu. Musimy się dowiedzieć, co tutaj robił, ile wie i czego chce jego grupa. Tak jest, zrobię co w mojej mocy. Jak my wszyscy. Jak my wszyscy. Odmaszerować.
Ofiar rządowych agencji. Dobra robota, Duki. Następne gniazdo, do dzieła.
czuję smród. Muszę być już blisko. Musi być gdzieś tutaj. Kolejne. Czas jest walić. Ah!
Yeah.